Zaczniemy pewnie gierkę z misję zombie, jakąś sobie przejdziemy, bo dawno nie było misji zombiaków. Tak mi się przynajmniej wydaje, prawda? Misji zombie dawno nie było, więc sobie zagramy misję zombie. Zrobiliśmy trochę misji roślinek, więc słuchajcie, zaczniemy robić następne. Dziękuję, że mi dajecie łapeczkę w górę, bardzo się cieszę. Słuchajcie. No to mi się chyba zapisało, mam nadzieję. No dobra. No i okej, czemu tutaj mi to nie pojawia się? Czemu mi się to nie pojawia? O, dobra, jesteśmy. Mamy kamienne. O, mamy jakąś wiadomość z tego, co widzę. Jest jakaś wiadomość. Cieszy mnie to. Wyśmienicie. Mamy jakąś wiadomości. Ja sobie coś tu zrobię jeszcze, moi kochani, tak żebyście przetestowali sobie. Ciekawe, co dostaliśmy w wiadomościach. Może jakąś paczkę darmową, czy coś. Może coś z tego. Bardzo bym się cieszył. Na pewno sobie sprawdzimy tę pocztę. Dzięki bohaterów. Aha. Nowe postacie są, słuchajcie, do testowania. Zaraz zobaczymy, jakie to. Jakiś groszek jest nowy. Słuchajcie, w tym odcinku. Ciekawe, co to za groszki tutaj są. Jakiś nowy groszek. Groszek prawa. O, może być ciekawie. Groszek prawa, ciekawe. Groszek prawa. Tego jeszcze nie było. No dobra, moi drodzy, zmieńmy drużynę sobie. Kogo byśmy wzięli? Weźmiemy sobie chemika. I lecimy, słuchajcie, grać w kolejną przygodę, kolejne misje. Jakie my mamy tu zadanie w ogóle? Porozmawiaj z Zedmechem Stefanem. Aha, no dobra, gdzie jest ten Zedmech Stefan? Trzeba z nim pogadać i zrobić tę misję. No to musimy tam iść, no szybciutko jakoś przejdziemy. Wow, gdzie nas przerzuciło? Tu jest Zedmech Stefan. Witajcie zombie, jestem w pełni rozumnym Zedmechem. Mogę wykonać ponad 40 Kwazi milionów działań obliczeniowych. Niektórzy znają mnie jako Zedmech coś tam. Dla znajomych Stefan. Obława na impy. Większość mojego programowania dotyczy zaawansowanych rozwiązań. Jako Zedmech mam najnowszą broń zombosa. Jestem w pełni przystosowany do walki. Ale najczęściej każą mi niańczyć impy. Impy są zbyt inteligentne. Trzeba się nimi zajmować i opiekować. Nie są zbyt inteligentne. Impy żują kable Stefana i wkurzają okruchy. Aha, no dobra. Nadchodząca transmisja. Impy znów uciekły z fabryki. Pomoże. No okej. No dobra, to lecimy. Filipie, spokojnie, no musiałem przeczytać, co tutaj było w tym zadaniu. Obława na impy. Zobaczymy zresztą. Poszukiwanie impów. Gdzie jesteście, impy? Będziemy szukać impów. Znaleziono impy? Tu jest gdzieś jakiś imp. Jasne, że lubię Lego. Przeszedłeś wszystkie misje w zombie? No to gratuluję. No dobra. Serio? No nie gadajcie, że to był żart. Tu gdzie znowu te impy wykryliście? Co za ludzie? Kuszy, czytam komentarze przecież. Cześć Filip. Pan marzyciel, no nie wiem. Okej, patrzcie, tu jeden imp sobie śpi. Dobra. Co jest? Co tu się dzieje? Co się ze mną stało?
A, tu jest jakiś... Wow! Tego jeszcze nie było, słuchajcie, jakbyśmy jakimś grzybem grali, to by było ciekawe. Gdzie tu są jeszcze jakieś kolejne impy? Jaka muzyka, słuchajcie? Kogama nie wiem, Brociemka super... Cześć Mateuszu! Cześć X-Kratos, czy jak się to tam wymawia poprawnie. No nie wiem, no słuchajcie, gdzie są te reszta tych impów? Ta roślina co tu robi? Wiecie co, muszę zmienić sobie postać przede wszystkim. Bo ta... O, dobra, przeszukiwanie, no nareszcie. Tylko, że muszę postać zmienić, bo ona jest taka mało... Nie strzela na dystans, więc tak średnio. Około 100 zł, tak? Ponad 100 zł ta gra kosztuje. Dobra, astronautę weźmiemy. Dobra, lecimy. O, to może być ciekawe. Pan astronauta bardzo szybko strzela. Ty! Kaktus, tak się nie robi. W plecy się nie strzela. Dobra, lecimy po te impy. Znajdźmy je. Znajdźmy zaginionego impa. Mam nadzieję, że to znowu nie był żart, tylko tym razem na pewno znajdziemy impa. A nie. Lego przecież cały czas czytam, więc nie wiem o co chodzi. Skąd te słowa? Okej, mam nadzieję, że teraz mnie nie zrobią. Jejku, jak muszę tu chodzić. Dobra, mamy teleport w sumie. Czemu ja go nie używam, tak się zastanawiam. Jejku, co tu tyle impów się dzieje? Impy potrzebują pikniku przed pracą. Zabierz nas do parku, będziemy jeść, a potem zabierzemy się do pracy. My podążyć za tobą. No nie wierzę, chodźcie impy. Idziecie? Coś czuję, że to jest jakaś... Pułapka. Już tu kaktusy na nas czyhają. Już tu te kaktusy czekały na... Dobra, troszkę im tutaj pokiereszowaliśmy. Dobra, dało rady, daliśmy rady. Dobra. Impy, idziecie? Wszystko jest w porządku. Lego, oczywiście, ja lubię wszystkich, moi drodzy. Ziemniaków? A. Dobra, już nie ma ziemniaków. Wow! Dobra, pan ziemniaki. Tutaj miny jakieś nam rzucili. Te kaktusy to są. Dobra. Chodźcie tędy. Powinno być ok. Dobra, jeszcze tu poczyścimy. Dobra, Stefanie, udało się, moi drodzy. Dzięki, Julita, za łapeczkę. Bardzo mi jest miło. Filip, no dziękuję, że myślisz, że jestem najlepszym od... Patrzcie, jakie mają hot dogi. Wow. To ładnie. Chyba wykonaliśmy zadanie. Proszę bardzo. Cieszy mnie to. Michał, będzie Lego Worlds. Też będzie. Co tu się dzieje? Nie martwcie się. Witaj, impowy kowboju. Dobra robota, jak na zombie. Bezsenność. Rośliny urządziły sobie imprezę. Impy nie mogą spać. Serio? Mogę stworzyć program, który zwróci wszystkie sprzęty domowe przeciwko roślinom, jednak obecnie mam inne zadania. W tej chwili muszę położyć wszystkie impy do łóżeczka. To trudne zadanie, bo wygląda na to, że rośliny urządziły imprezę. To głośna impreza i impy nie mogą zasnąć. No dobra, to lecimy. Słuchajcie, nie, proszę się nie przezywać, bo was tam uspokoję.
Myszka mi nie działa. Nie, coś się zacięło. Halo! Co jest? Myszko! Nie wierzę. Akurat teraz mi się myszka musiała zaciąć. No, nareszcie. Teraz postać mi chodzi do tyłu. Co jest? Przegram to. Bo mi postać sama chodzi. Nie wierzę w to. Coś się zepsuło. Co znowu? Czemu to się tak dzieje? No i znowu mi postać chodzi sama. No, teraz już nie. Dobra, cel. Chodźmy do tej misji, cel, naszego celu. Co to za jakieś kule tutaj muzyczne? Jaką muzyk? Jaki music normalnie? Dobra, teraz będzie lepiej. Obawiam się, że może być problem. Znowu pierwsze sobie przeładuję może. No i teraz nie mogę rozmawiać, także przykro mi. Oj, ktoś plecy mnie tutaj. Gdzie jest ten groszek? Dobra. Okej, udało się. Tak, mam konsolę, mam PS4. Gdyby kogoś to interesowało. Dobra. Pod czym jeszcze mam postawić te... Tutaj, prawda? Dynamit. I powinno być ok. DJ Pożeracz? Co to ma być? O co tu chodzi? No nie! Chomper DJ! Misiek, to ty musisz osądzić, ja się nie będę tu... Pięknie! Słuchajcie, DJ-a Pożeracza pokonaliśmy. Okej, wyłączymy muzykę. Wow! Spinanie kabli. Dobra, chyba się udało, słuchajcie. Chyba się udało. DJ Pożeracz, tu i tańczymy. Z DJ-em Pożeraczem. Będzie prezentacja postaci? Zobaczymy. Cisza, dobrze, aktywacja kołysanki. Okej. Okay. Zadanie wykonane, kolejne 2,5 tysiąca złotych monet, więc jest chyba spoko. Prawda? Jest dobrze. Zobaczymy, co dalej tutaj chcą. Ludziki, ludzie. Witajcie z powrotem, zombie. Wakacje, operacja specjalne, zbierz pamięć, okej. Okay. Lecimy na... Okej, okay. No, impy źle na mnie wpływają, mój cyfrowy umysł wyłączył się, jeśli go nie podładuję. Muszę porządnie wypocząć. Najlepsze wakacje spędziłem jako młody dysk twardy w parku rozrywki, podróż w czasie. Przeniosłem swój cyfrowy mózg do tego aparatu. Zabierz Stefana do parku. No dobra, Stefanie, to cię zabierzemy. Skoro mus to mus, prawda? Zabierzemy pana Stefana. No dobra, tylko ja bym chciał... Personalizacja zdolności. Właśnie pancerny punkt leczenia. Oczywiście jest lepszy. Dobra. A jaki mam gry na PS4? Mam na przykład... mam... FIFA, będę miał UFC, Snoopiego, dużo tutaj, słuchajcie, tych rzeczy będzie. Weźmy sobie Impa,
krewetkowego. Weźmy sobie pana supermózga, moi drodzy, i weźmiemy kogoś. Możemy wziąć tego pana Zdzisia, niech będzie. I lecimy. Zniesiemy jakiś punkt i zobaczymy. Dużo mam gier, słuchajcie, teraz nie jestem w stanie ich wymienić, nie pamiętam nawet. Jaka jest moja ulubiona postać? Ten astronauta jest bardzo fajny. Jest, mam kaktusa tego legendarnego, bardzo rzadkiego, więc też nawet jest. Dobra. Mamy parę robotów, za chwilę tu fala jakaś przyjdzie. Trochę botów sobie tu pozbudujemy. Możemy sobie pobudować, to tam nie ma co, ale expy zawsze są przydatne, prawda? Zawsze się przydadzą. Kiedy FIFA tekstowe, nie wiem, pomyślę. Cześć Patryku. Mateuszu, moja ulubiona postać? No to już mówiłem, no dużo jest tutaj tych postaci. Okej, lecą, zaraz fale będą tutaj szły. Okej, tu jest bot zdrówko, to nam się przyda. No i... Dobra, super, no tutaj widzę, że chyba nie mamy żadnych problemów z tymi przeciwnikami, czyż nie? No ja tu przynajmniej nie widzę problemów żadnych. Fala idealna, fajnie poszło. FIFA 16 mam. Team Fortress to nie wiem. Czy nagram? Zobaczymy, słuchajcie. Nagrywałem ostatnio Minecrafta z Bobixem, więc będzie. Kogamy nagramy sobie następnym razem. Dobra. Dobra, chyba dajemy radę sobie. Oj. Dobra. Patrzcie, tu nie widziałem tych i już tutaj problem jest. Dobra, będę pilnował tego przejścia tu też. Trzeba uważać. Oj, musimy sobie poradzić. Dobra, nawet nie jest tak źle. Kto do mnie strzela? Patrzcie, nic się nic nie musiałem robić, bo za mnie tutaj wszystko się wykonało. Dobra, zrobię jeszcze tego bota w razie czego. Nie wiem, ile będzie trwał live. Dziękuję Kacperku za łapkę, oczywiście, dzięki wielkie. Kacper, zobaczymy, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy będziemy grali. Tak, z widzami. Myślę, że z widzami fajnie by było, można było pograć. Pomyślę jeszcze. Aha, zrób zdjęcie. No dobra, to ja tam mam iść, tak? No dobra. Życzcie mi powodzenia. Z nowych roślin moja ulubiona postać? To była róża, pewnie jak w większości. A tak to... nie wiem. Myślę, że... Okej, zrobię zdjęcie tutaj. Mam nadzieję, że ci się tam bronią. Okej, jedno zdjęcie zrobiliśmy, teraz czas na kolejne. Dzięki Mateusz za powodzonka. Dziękuję Violetto również za łapeczkę w górę. Dobra, przydałoby mi się szybciej się poporuszać. I kolejne zdjęcie musimy ustawić. Michał, naprawdę na telefonie mnie oglądasz? Fajnie. Dobra, zróbmy jeszcze kolejne. Kolejną fotkę tu trzeba zrobić. Coś nie atakują mnie te roślinki. Nie wiem czemu.
Słuchajcie, bo coś mi się tu myli. Gdzie ja mam... Dzięki Kuba za łapkę. Gdzie ja mam to zdjęcie? A tu! Na litość boską, a ja chodzę w kółko. Widzieliście jaki fail? Ale ze mnie głuptak. Ptaszek, głuptaszek. No dobra. To nie było takie trudne zadanie w sumie. Teraz roślinki lecą pewnie. Fajnie, że na telefonach, na tabletach nie, że mnie oglądacie, to jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe, że mnie tak oglądacie. Dobra, fala idealna. Nie mówcie mi, że to już jest... Nie, następna fala. Na litość boską, ile tu jest tych fal? No nie mogę z tego. Dzięki Mateusz. Kurz, widzę laptopy, telefony. Fajnie, fajnie, bardzo to jest pomocne. Na pewno wam to ułatwia sprawę. Proszę bardzo. Oj, ktoś mnie tu... Wow, ten no nasz... Bohater to daje czadu tutaj, widzę. I to tak ostro. Ja tu nie muszę nic zrobić, bo wszystko za mnie robią ci nasi koledzy. Tych, co wybrałem. Wow, zepsuł ci się, pokonanie bota. No dobrze, fala idealna, koniec. Cześć Kacper. Zbynio, bardzo mi jest miło. Fajnie, że mnie lubisz, że ja też lubię, uwielbiam swoich widzów. Jesteście super. Cześć super Marcel. Kuba, myślę, że tak, że będzie. Był, nawet już jest parę odcinków z Plants vs. Zombie 2. Możecie sobie zobaczyć, tylko że no... BlueStacks mi się crashuje cały czas i potem od nowa muszę zaczynać, ale powinno już, jak już zainstaluję, to powinienem od pewnego punktu już to mieć. Tak, takie mam nadzieję, prawda? Tekstowy, ty też, dziękuję. Kto tu strzela tyle? Wow, ale nam przycedził. Dobra, niech tutaj będziemy sobie leczyć się. Wow, dużo ich tu trochę nadciąga. Słuchajcie. Trzeci poziom dostałem, fajnie. Pan Zdzisek zamraża? Nie wiedziałem. Łop, moi drodzy, tu jakiś korzeń jest. Uważajcie, bo tu korzonek leci. Ale damy radę raczej. Wow! Ale nas odrzuciło. Dobra, zamrażamy go. Pięknie, udało się. Ten konar poszedł. Subcio, subcio. Cześć Fabianie. Wioletta, bardzo mi jest miło, dziękuję. Dziękuję. Ja was wszystkich lubię, oczywiście. Starowiec się zbliża, porawiać. No to się udało nam kolejną misję wykonać. W zombiakach. Dinoland, patrzcie, Dinoland tu jest. Dzięki za łapki, dzięki za łapeczki, łapeczki w kropeczki, dziękuję wam wszystkim. 10 tysięcy srebrnych monet, fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i trzeba, chyba to będzie jeszcze jedno zadanie. Wracaj Friends Games do zdrowia, wracaj do zdrowia. Cześć Dawid. Ogólnie słuchajcie, nie wiem czy... tutaj... niestety nie ma nowej wiadomości. Pracuję nad takim systemem, słuchajcie.
Oj, ostatnie zadanie. Czuję przepływ nowej energii. Dziękuję za pomoc w znalezieniu wewnętrznego źródła energii. Wyróżniono cię od znaku Stefana. A, już ukończyliśmy to zadanie. No dobra, dostaliśmy skrzynię. Zobaczmy, co w niej jest. Futurystyczna ryba. Okej. Okay, nawet ciekawe to nakrycie głowy. Super. Ja może sobie spersonalizuję nasze postacie. Tu jest kolejne zadanie, ale nie będę go wykonywał, słuchajcie, bo będę miał nowy odcinek z tego zadania. Dzięki, że mi tak piszecie. Fajnie, cieszę się, wy też jesteście super. Ale mi się ta gra czasem ścina. Nie wiem czemu, ale tak to bywa. Słuchajcie, spersonalizujmy sobie tego astronautę zawczasu. Wygląd na pewno. Nakrycie głowy. Kostium. Inwazja robotów. To może być ciekawe. Dodatki. Jest brak. Tu mamy zombosa. Te Google nie są jakieś takie super. Zarost. Niech będzie taki. Tatuaże mamy jakieś? Nie mamy. Szkoda. Szkoda. Brak tatuaży. A, skórki na broń. Mamy zwykłą tylko. No niestety, ale tak sobie gesty. Gest drugi. Doktor Kciuk. Może być. Tak, gest jeden. Nie w moim szpitalu, niech będzie. Ulepszenia postaci. Wow, postacie można ulepszać? Tego nie wiedziałem. Nieźle. Ale mamy trzeci poziom. Rzadka postać, więc jest ok. Myślę. Cześć wszystkim, siemanko. Moi drodzy, Sandra i Fabian, dziękuję za subskrypcję mojego kanału. Bardzo mi jest miło. Cieszę się, że zasubskrybowaliście. Natomiast zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i do zobaczenia, moi drodzy. Na tym kończymy ten odcinek z Plants vs. Zombie. Yeah!